Dziś powiemy sobie o jednym z rodzajów stosunku, który należy do jednego z najpopularniejszych zaraz obok seksu penetracyjnego. Bywa traktowany jako część pettingu, choć sam w sobie również może prowadzić do orgazmu. Wciąż nie wiecie, o czym mowa? O seksie oralnym. Na czym polega? Od czego zacząć? Jakie wyróżniamy techniki i jak to robić przede wszystkim w przyjemny i zdrowy sposób? Jeżeli jesteście ciekawi, to oglądajcie dalej. Seks oralny to pieszczenie ciała partnerki lub partnera, zwłaszcza ich narządów płciowych, za pomocą języka i ust. Jest to zdecydowanie bardziej zaawansowana technika niż chociażby całowanie i co ważne, niekoniecznie każdy musi ją lubić. Może dostarczyć wielu intensywnych doznań, zwłaszcza gdy stymulujemy żołądź prącia lub łechtaczkę, które są mocno unerwione. Zanim zaczniemy stymulować ustami narządy płciowe partnera, partnerki, ważne, aby odpowiednio przygotować ciało do takiej formy stymulacji. Można zacząć od pocałunków ciała i schodzić coraz niżej, aż do okolic intymnych. Seks oralny może być aktywnością, która doprowadzi nas do orgazmu. Natomiast pamiętajmy, jak ze wszystkim co nowe, wyrobienie sobie wprawy wymaga czasu, dlatego początkowo osiągnięcie orgazmu może być trudniejsze. Seks oralny, podobnie jak całowanie, może być aktywnością, która pomaga obu stronom w rozluźnieniu się i pobudzeniu przed innym typem aktywności, np. stosunkiem penetracyjnym. Możemy pieścić oralnie narządy płciowe lub np. muskać czubkiem języka różne partie ciała, takie jak plecy czy ramiona. Okej, postanowiliście spróbować seksu oralnego. Od czego zacząć? Przede wszystkim nigdy nie róbcie niczego pod presją partnera bądź partnerki. Upewnijcie się, że każda ze stron jest z tym okej i czuje się komfortowo. Niezależnie od płci, statusu związku czy orientacji seksualnej, to nic dziwnego, jeśli czujecie barierę przed seksem oralnym. Seks oralny może być dobrym i przyjemnym doświadczeniem, ale pamiętajcie, że każdy ma prawo lubić inne rzeczy i nie macie obowiązku podejmowania takiej aktywności, jeśli nie macie na nią ochoty. Ale jeśli chcecie spróbować, to warto wiedzieć, jak to robić. Gotowi? W takim razie zacznijmy od penisa. W seksie oralnym najważniejsze jest ustalenie dobrego rytmu, który dostarcza przyjemnych doznań drugiej osobie. Dobrze być czujnym na reakcję drugiej strony i odpowiednio dostosować tempo. Wyróżniamy kilka technik stymulowania penisa. Jedną z nich jest fellatio. Technika ta polega na pochylaniu się nad penisem i pieszczeniu go ustami, językiem lub wargami. Możecie tutaj stosować różne ruchy, takie jak lizanie, ssanie, delikatne gryzienie czy pogłębianie pochylenia w kierunku penisa. Pieszczoty jąder to technika polegająca na stymulacji mocznej ustami lub językiem przy użyciu różnych ruchów, takich jak lizanie, ssanie lub delikatne gryzienie. Ostatnio omawiana przez nas technika to deep throat. Polega na umieszczeniu penisa w całości lub prawie w całości w ustach i gardle drugiej osoby. Technika ta wymaga wprawy i szczególnej ostrożności, ponieważ może powodować dyskomfort, odruch wymiotny czy problemy z oddychaniem. Z tego powodu warto pamiętać, że nie jest to technika dla każdego. Dlatego jeżeli poczujesz ból lub dyskomfort, nie rób nic na siłę. Ustalcie, czy wasz stosunek oralny ma prowadzić do orgazmu. Jeśli tak, warto ustalić, gdzie ma nastąpić wytrysk – w ustach czy poza nimi. Pamiętajcie, że w przypadku stosunku zakończonego wytryskiem w ustach nie musicie połykać zawartości. Smak spermy nie będzie odpowiadał każdemu. Jeżeli wolisz, żeby wytrysk miał miejsce poza ustami, zakomunikuj to otwarcie drugiej osobie przed zbliżeniem. Poproś o wskazanie momentu, w którym możesz zamienić pieszczoty ustami na stymulację ręką. Okej, teraz powiedzmy sobie więcej o oralnej stymulacji cipki. Istnieje wiele sposobów na stymulację językiem. Możecie całować wargi sromowe zewnętrzne, wewnętrzne, delikatnie ciągnąć za włosy łonowe, całować pachwiny lub łechtaczkę, delikatnie ją muskając czy intensywnie ssąc. Możecie operować językiem wyłącznie na zewnętrznej części cipki lub wprowadzać go bezpośrednio do pochwy. Podczas stymulacji warto kontrolować poziom nacisku językiem. Nacisk może być punktowy, poprzez precyzyjne dotknięcia czy puknięcia. Może być to też rytmiczne lizanie, jak przy lizaniu gałki loda. Dla dodatkowych doznań podczas seksu oralnego możecie zadbać o odpowiednią pozycję. Oprócz najbardziej znanego 6-9 jest jeszcze pozycja klęcząca lub boczna. To jedne z tych pozycji, w których partnerzy mogą jednocześnie dawać i czerpać przyjemność. Ale pamiętajcie, że jednoczesna stymulacja nie musi pasować każdemu. Jeśli utrudnia wam skupienie się lub sprawia dyskomfort, powiedzcie o tym drugiej stronie. Kochani, seks oralny ma mnóstwo zalet. Pomaga zbudować relacje z partnerem lub z partnerką, pozbyć się wstydu i poznać potrzeby. A przede wszystkim jest przyjemny. Pamiętajcie tylko o higienie. Higiena to podstawa. Co prawda w seksie oralnym nie ryzykujecie nieplanowaną ciążą, ale różnego rodzaju zakażeniami już tak. Co istotne, zarówno osoba dająca, jak i odbierająca pieszczoty jest narażona na infekcję. Podczas seksu oralnego istnieje ryzyko zakażenia się infekcjami przenoszonymi drogą płciową, takimi jak opryszczka, rzeżączka, kiła, HPV, a nawet wirus HIV, jeśli we wnętrzu jamy ustnej znajdują się ranki, skaleczenia lub występuje krwawienie z dziąseł. Dlatego przy seksie oralnym również warto się zabezpieczać i korzystać z prezerwatyw lub chusteczek lateksowych. I pamiętajcie, że seks oralny może być przyjemny dla każdej ze stron, niezależnie od roli, którą przyjmujemy. Sprawianie przyjemności drugiej osobie może dawać nam równie dużo satysfakcji. Z myślą o doznaniach podczas seksu oralnego powstały chociażby intymne żale smakowe, które nie zawierają w swoim składzie cukrów, a więc nie przyczyniają się do pojawienia się grzybic, w przeciwieństwie do innych produktów spożywczych, jak np. czekolada czy wazelina. Pieszczoty ustami i językiem potrafią dostarczyć obu stronom przyjemności i lepiej poznać swoje ciało. Najważniejsze to pamiętać o świadomej zgodzie, nie spieszyć się i nie narzucać sobie jakiejkolwiek presji. Róbcie wszystko w swoim czasie i w swoim tempie. My trzymamy za Was kciuki, zostawcie nam łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie w komentarzach, co podobało Wam się najbardziej. I widzimy się w następnym odcinku. Buziaki! To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.